jesteśmy w Warszawie. A przegląd warszawski to co? Dlaczego my mówimy, że jesteśmy w Warszawie? No dlatego, że nie jesteśmy w Anglo-Ameryce, Białystok. A dlaczego wrona leci do lasu, kiedyś mówili? A że las do wrony nie przyleci, to dlatego. Także proszę Państwa, Warszawa, ulica Marszałkowska, centrum. No i teraz taka prośba do tych wszystkich, którzy tak wierzą w Matkę Boską Ostrobramską, bo to oprócz papieża to Matka Boska Ostrobramska, żeby częściej chodzili na msze. Właśnie się zaczęła msza u świętej Anny pod kolumną Zygmunta na Starówce, bo to wszystko jest stare. To, że my tutaj pokazujemy domy towarowe centrum, to nic nie znaczy, bo pójdziecie w lewo i macie krakowskie przedmieście, kościół za kościołem, kościół obok kościoła i święta Anna czeka na was, czeka na was. A tutaj wiadomo, że Warszawa jest stara, stara Europa, tramwaj, stary przejechał, stara wiara, stary papież, autokar czerwony pojechał do Anglo-Ameryki, Białystok. Zapraszamy serdecznie Państwa. Do Anglo-Ameryki, Białystok możecie pojechać prosto spod czy sprzed Pałacu Kultury Stalina i Lenina. Oto pokazujemy stary tramwaj, starą wiarę, stary Pałac Kultury Stalina i Lenina. Tutaj, gdzie jest ulica, proszę Państwa, Złota. Ulica Złota, no oczywiście. Ale nie ma ludzi prawosławnych, którzy mieliby złote zęby. Nie ma ludzi, którzy by mówili po rusku, czy pół po rusku. Ani po angielsku nie mówią, ani po amerykańsku, tylko mówią po polsku. I to zgroza dookoła, czyli po hebrajsku Maggor Misabib, po polsku mówią bardzo, bardzo słabo. Po polsku mówią bardzo słabo, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euroconchita, Barbie Baby Langström Extra. Teraz też Radio Conchita jest na Google Plus. My mamy bardzo dużo audycji takich, które są przechowywane w magazynach YouTube, proszę Państwa, które to informacje też przejmą kosmici, gdy Janek Witek mówi, że wróci. Ja myślę, że już nigdzie nikt nie wróci, jak umarł. No ale niektórzy mówią, że tak. Och, gdyby tak ludzie mieliby się pomieścić na ziemi, to by nie pomieścili się. A ja mówię, by się pomieścili, bo ziemia jest w stanie wyżywić dużo więcej ludzi niż teraz, co tu jest, ale poprzez złą gospodarkę, złą organizację, bo tutaj nie są ludzie prawi, nie ma Świadków Jehowy, nie ma prawosławnych właśnie, nie ma ewangelików, nie ma mormonów. Ludzie potrafią tony kawy wysypywać, wyrzucać do oceanu. I tak było. Jak chodziłam tutaj na Jubilerskiej, na Pradze Południe, do Nescafe, Rząd Real, potem teraz Oszą, do Weroniki, do Nescafe, no to tam były takie ulotki, książki, że tony kawy zatopiono w oceanach ze względu, żeby po to, żeby zachować cenę, czy żeby na swoje wyjść, ze względu na handel, ze względu na siebie. I teraz jak Szydło tu wypowiadała się w Sejmie, to mówi, że wy tylko myślicie o sobie. Kto myśli o sobie? No Żydzi, że ktoś Polskę rozkradł na 50 miliardów. Kto rozkradł? No to przecież teraz będą dochodzić. Kto to zrobił? No to Macierewicz mówi, darujemy wam, darujemy morze, ale... A jednak konsekwencje będą wyciągane, bo oni jednak nie darują, wiecie Państwo. Świadomie takie zło robić. Czyli Warszawa, ulica Marszałkowska. Czekamy teraz na paradę równości, proszę Państwa, która tutaj zawsze była i przez Marszałkowską się przejeżdżało teletransporterami, proszę Państwa. No ale tutaj jakaś babka w radiu krzyczała, taka prosta baba jakaś, moherowa, bez en, to znaczy prosta, że nie było akcentów francuskich, bo u Janka Macieja Witka to zawsze on i en było. No to ona, proszę Państwa, mówiła, że och, żeby nie dopuścić, żeby przeszkodzić. Tak mówiła, tak fatalnie po polsku, że po prostu baba ze wsi. Ja mówię, żeby ona się zajęła swoim kościołem, bo chyba to o to chodzi. Żeby zajęła się swoimi sprawami, to chyba o to chodzi. To byłaby bardziej tolerancyjna dla ludzi, bo jeżeli jest ekumenizm, no to jeżeli Kościół katolicki chce się wybić jako jeden jedyny, to nie ma już tej takiej teokracji. Ile tam jest fałszywych nauk, ile jest pogańskich naleciałości, czyli zła.
czym kierował wyraźnie diabeł. Przepraszam bardzo. Nic z tego.